pożarowy dla Monster Truck! Czas na gorące wyzwanie! Będzie się działo! Oto szkoła ratownictwa przeciwpożarowego Five Alarm, gdzie najodważniejsze i najodważniejsi będą walczyć z ogniem przy pomocy sterze! Uderzę! Będą musieli się przygotować i ze sobą współpracować! O, tak jest! Dojeżdżamy! Żeby pokonać szalejący ogień! Rywalizacja będzie gorąca, bo wszyscy chcą przejść ognisty trening i wygrać kolejne starcie! Komu wystarczy paliwa na cały kurs? Oto jest tor testowy! Droga do Pucharu Mistrza! Szkoła ratownictwa przeciwpożarowego Five Alarm? Prawdziwy mistrz, czyli ja, nie potrzebuję żadnych korepetycji. Nie, prawdziwy mistrz nigdy nie przestaje się doszkalać. To miejsce jest okropne. Tak, poza tym to ja najlepiej znam się na płomieniach. Słuchajcie, a gdzie tak w ogóle jest Five Alarm? Dlatego trenujemy. Witajcie w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego. Dzisiejsze zadanie jest bardzo proste. Ugasić maksymalną liczbę pożarów, wywracając ogniste cele. Zwycięża trak, któremu uda się przewrócić ich jak najwięcej. Ideolo, proste. Ale pamiętajcie, ogień jest nieprzewidywalny i groźny. Jeśli chcecie zostać prawdziwymi strażakami, musicie zachować zimną krew. Ogień, ogień, ogień! Demo Derby! Najpierw z płomieniami zmierzy się Demo Derby! Ale hej, co jest? O, już prawie, jeszcze trochę, jeszcze kawalątek i jesteśmy, dzięki! Z jakiegoś powodu przetransportowała tu potężny skokochron! Czy dzięki niemu przeskoczy swoich przeciwników? Niech inni gaszą ogień tradycyjnie, ale ja zamierzam wszystkich zaskoczyć! I dalej Hot Wheels! Szybko jedź i w coś wjedź! Startuje! I odbija się od skokochronu! I ląduje w ogniu! Demo Derby brawurowo gasi pożary! Tylko popatrzcie, ależ gorąco! I pogaszone! Obejrzyjmy ten ekstra wyczyn jeszcze raz! Interesujący manewr, technika i wykonanie na dobrym poziomie. Skokochron używamy jako drogi ewakuacyjnej dla osób uwięzionych w budynku, ale tutaj posłużył jako trampolina do skoku na płonące cele. Co za imponujący wynik! 10 ugaszonych pożarów! To była perfekcyjna rozgrzewka! Ciekawe, czy kolejny trak ją pobije. I co ty o tym myślisz? Okej, super, dobra, jedziemy z tym! Co za niespodziewany zwrot akcji! Ci dwaj postanowili połączyć swoje siły wężem strażackim! Mega Rex oraz Bigfoot! Co dwa traki, to nie jeden! Współpraca to kluczowa zasada w pracy strażaków, ale punkty przydzielimy wam pojedynczo. Luzik, podwójna ekipa! To podwójna siła! Ej, kolego, widzisz to samo co ja? Nielegalne zgromadzenie aut zaraz obok hydrantu! Rozgońmy je! 3, 2, 1! Dalej Hot Wheels! Niestety wąż tylko plącze i w głowach, i w kołach! Wykorzystują zgnieciuchy jako dodatkową pomoc do walki z płomieniami! Przypomnijcie, żebym nie parkował obok hydrantu! Auć! Niestety taka współpraca nie zawsze popłaca, bo się chłopakom pomieszało z poplątaniem! Panowie, koordynacja działań to podstawa, a wasza współpraca wymaga ćwiczeń! Jedziemy w ogień na 3-4! Hej, kolego, w drugą stronę! Bigfoot i Mega Rex wspólnie ugasili dwa pożary, czyli po jednym na maskę! Czy Tiger Shark poradzi sobie lepiej? Tiger Shark! Widzę, że jesteś podpięty i gotowy do skoku! Użyję strażackiego węża, żeby mieć dodatkową moc i zlikwidować szalejące płomienie! 3, 2, 1! Dalej, Hot Wheels! Bój się, bójki! Nasz groźny drapieżnik leci ku płomieniom, wystrzelony hydrauliczną mocą! Ale wąż okazuje się o wiele za krótki! Tygrysku, wracasz do nas! Niektóre pożary wymagają wielu prób, żeby je porządnie ugasić, ale taka taktyka jest niebanalna. Nawet jeśli to nie jest podręcznikowa akcja, Tiger Shark gasi 10 pożarów i osiąga imponujący wynik. Aaaa, ale
za jaką cenę? Tiger Sharki Demo Derby jadą koło w koło, mając po 10 punktów. To oznacza dogrywkę na torze wyścigowym turnieju Tytanów. Kto zjedzie pierwszy, wygrywa. 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Tiger Shark mija bramę! O nie! Krokodyl wyrzuca go za burtę! Tygrys niespodziewanie odpada z wyścigu! Demo Derby pędzi z drugiej strony! Wygrywa Demo Derby! Tak jest! Woohoo! Co wy na to? I to koniec pierwszego dnia w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego Five Alarm! Obejrzeliśmy trakit strażackiej akcji! Co to były za emocje? A w blokach startowych czekają już 3 kolejne pojazdy i każdy z nich chce wygrać! Co się wydarzy w następnym odcinku? Pokonają ogień czy spalą swą szansę? I kto wywiezie stąd wygraną? Oglądajcie z nami tor testowy! Droga do Pucharu Mistrzów! Oto drugi dzień w Szkole Ratownictwa Przeciwpożarowego Five Alarm! Gdzie ogień nigdy nie gaśnie! Rywalizacja jest gorąca, a kraksa goni kraksę! Dzielne monster traki są gotowe podjąć każde ryzyko, by udowodnić, że rozstrzelały ogień nie jest im straszny! Mamy tu ogień! Mamy zderzenia! I najlepsze, najszybsze, ekscytujące wyzwania oraz Puchar Mistrza! Zapowiada się fantastycznie! Panuje gorąca atmosfera! Oto jest tor testowy! Droga do Pucharu Mistrza! Już 4 traki przeszły intensywny i palący trening, a oto jego rezultat. Tiger Shark ugasił 10 pożarów. Mega Rex i Bigfoot stworzyli ultradestrukcyjny duet, razem zdobywając 2 punkty. A Demo Derby wskoczyła w płomienie, zdobywając 10 punktów i ostatecznie zwyciężyła w dogrywce. Sprawdźmy, jak poradzą sobie pozostali śmiałkowie. Pamiętajcie, jest wiele sposobów na ugaszenie ognia. Doświadczony strażak wie, z którego skorzystać. Tak, właśnie tak! Popatrz na to, nasza strażaczko! Zaraz wjadę w te beczki z piaskiem, które wylądują w ogniu i go zasypią! Przedstawiam pustynną burzę! Odważny manewr, życzę powodzenia! Poszejkę! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Nasz łobuz Poszejker startuje z przytupem! Wzbija się wysoko w górę! Miasz i strasz! A oto nadchodzi pustynna burza! Czy będzie w stanie zgasić pożar? Piasek plus Bone Shaker równa się! Koniec gorących płomieni! Bez dostępu tlenu pożar się nie rozwinie, dlatego Bone Shaker użył piachu, żeby zatrzymać ogień! Buja! Dzięki temu spektakularnemu rozwiązaniu Bone Shaker, mając 15 punktów, obejmuje prowadzenie! Ciekawe, czy Rayface go pokona i pojedzie po zwycięstwo! Ściganie to wyzwanie! Słuchaj, Rayface, pomyśl o wszystkich sposobach, które mogą... Dzięki, Five Alarm, poradzę sobie. Stara, dobra kaskaderka przypomni wam, kto tu jest mistrzem. Oto moja drabina! Rayface! Kolejny uczestnik kursu jest gotowy na spotkanie z ogniem. 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Zjazd po drabinie dodaje mu szybkości i potężnej mocy. Dzięki temu szeje przerażające zniszczenie, gasząc szalone płomienie raz na zawsze. Zobaczmy tę niesamowitą akcję jeszcze raz. Ogromna prędkość, styl i odwaga dają temu śmiałkowi monstrualną siłę. Widzicie te zgaszone płomyczki? Olśniewający występ wielkiego mistrza. Z 26 punktami na koncie Rayface brawurowo zdobywa sławę i szczyt. Teraz ty, gangster. Żeby wygrać, potrzebuję czegoś niezwykłego i klejącego. Przecież ja już to mam! Gangster, jesteś gotowy? Skup się porządnie, bo ogień to nie zabawa! Nie martw się, koleżanko. Podłączyłem sobie ten guzik do gaśnicy, by móc postrzelać do tych smutnych bloczków gaśniczą pianą. Gangster! Dalej, Hot Wheels! Nasz gangster wjeżdża prosto w swój czerwony przycisk! I niestety nie działa! No dawaj! Czemu ty nie działasz? Dlaczego to się popsuło? Dlaczego się nie... Cały się kleje! Sprawdzaj stan swojego wyposażenia, albo skończysz w pianie! Po bliskim spotkaniu z czerwonym guzikiem gangster nie zdobywa żadnego punktu! Tak mi przykro, więc obejrzyjmy ten moment jeszcze raz! Mógłbym to oglądać cały dzień, ale musimy ogłosić zwycięzcę! Wszyscy
wykazaliście się dzisiaj prawdziwym poświęceniem podczas walki z ogniem. Zmierzyliście się z nim i dokonaliście wielkich rzeczy. Ale kto wygrał? Ale muszę wam powiedzieć, że jest trak, który spisał się wyjątkowo. Ugasił 26 pożarów. Nasz Race Ace jest zwycięzcą Szkoły Ratownictwa Przeciwpożarowego. Gratulacje! Bułka z masłem. Ogień wcale nie jest straszny. Co to za dźwięk? To jest prawdziwy alarm. Na torze wyścigowym Turniej Tytanów utknął mały kotek. Szybko, Race Ace, to nie są ćwiczenia. Musimy ratować tego kotka. Jedziemy, robi się gorąco. Five Alarm obejmuje prowadzenie i przebija się przez bramę. Jedzie po łuku i mija linię mety. Five Alarm ratuje kociaka, a Race Ace zostaje wyrzucony z toru. Szybka reakcja wytrawnej strażaczki pokazuje nam, co oznacza prawdziwa akcja i jak sobie radzić z presją czasu. Zapomniałeś chyba, co było na pierwszej lekcji, Race Ace. Zawsze bądź przygotowany. Co za mruczące zakończenie Szkoły Ratownictwa Przeciwpożarowego. Ciekawe, co czeka na nasze traki w następnym programie z cyklu Tor testowy, droga do Pucharu Mistrza. Na pełnym gazie nadciąga.
Skąd Tiger Shark zabrał swoją monster ekipę? Spotkają tu nadzwyczajną ławicę groźnych rekinów olbrzymich oraz powalczą o puchar mistrza. Ale aby to wszystko mogło się wydarzyć, najpierw nasze traki będą musiały tu przetrwać. Na tej plaży raczej nie odpoczniecie. Będzie piach, będą wraki oraz zderzenia i zwarcia o potężnej mocy. Oto jest tor testowy, droga do pucharu mistrza. Wybrzeże Krax, tutaj życie ma słony smak. Najlepiej opowie nam o tym dzisiejszy gospodarz Tiger Shark. Zaraz, Tiger Shark? A to mój starszy braciszek, hej bracie! Hej kamrady, witajcie na wybrzeżu Krax. Wszyscy już gotowi na przybrzeżną katastrofę? No jasne, znam to miejsce jak tył mojego błotnika. To nie będzie spacerek po plaży, ale na tych z was, którzy przedrą się przez okrutny, piaszczysty brzeg, czeka rekinarium w opuszczonym akwarium. Ogromny zbiornik, w którym pływają groźne, legendarne, tajemnicze rekiny olbrzymie. Co? Trzymasz tu rekiny olbrzymie? Mówiłeś, że ich tu nie ma. Chcę je zobaczyć. Najpierw musicie zjechać w dół wybrzeżem Krax tutaj do mnie. Tylko nie wiem, czy twoja ekipa, no i ty, dacie radę i od razu się nie potłuczecie. Zaraz zobaczysz, bracie, ta plaża nas nie przeraża. Jazda! Ścigamy się do akwarium. Kto pierwszy na dole, ten drapieżnik, a pozostali to przekąska dla żarłacza. Rejsejs versus Megarex! Zjeżdżaj mi z drogi, Rejsejs! To jest moje spotkanie z daleką rodziną, kieł w kieł! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Mistrz Rejsejs pędzi ostro w dół, Megarex podgryza kolegę! Już są na rampie! Niestety, Rejsejs zgarnie dziś tylko koronę drzewa. Co za upokorzenie! Zobaczmy to jeszcze raz! W tym czasie Megarex spada w piach, ale jedzie dalej! Walczyć i walczyć! I oto nasz dzikozaurus z maską pełną piachu odnosi triumf! Hej, ale to jeszcze nie koniec! No dobra, to koniec. Ktoś mi pomoże? Walczyć i walczyć! Megarex coraz bliżej wizyty u rekinów! Bigfoot versus Gangster! Dwa traki pojadą torem wyścigowym turnieju Tytanów przez sam środek wybrzeża! Dawaj, Bigfoot! Jedziemy na plażę! Geniusza się nie popędza! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Bigfoot jako pierwszy przejeżdża przez bramę, ale zwabia krokodyla, który wyrzuca Bigfoota wysoko w górę. Gangster wygrywa, zdobywając puchar toru wyścigowego. O, nie tak miało być. Wow, ktoś w końcu złapał nieuchwytnego Bigfoota. Ta żywa legenda kończy niczym ryba zaplątana w gęstą sieć. Gangster sensacyjnie zwycięża i przechodzi dalej. Wy sobie robicie ze mnie żarty! Wygrał Gangster! A właśnie, że ja! Tiger Shark versus Demo Derby! Tygrys czuje się świetnie na plaży. Nie straszny mu piasek, bo to jego teren. Zaraz pokażę braciszkowi, kto tu jest prawdziwym tygrysem! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Tiger Shark wybija się z rampy wysoko w górę! Tiger Shark przeciera się przez wrak statku i pędzi dalej. Boj się, bojki! Wow! Demo Derby uderza w rampę i wiruje bez opamiętania. Wow, co to jest? Jakaś podmorska bestia wyciąga matki i wyrzuca Demo Derby poza trasę. A ona rozbija zwartą grupę muszli. To było straszne. Przekroczył linię mety. Tiger Shark wygrywa. Bój się, bójki! Demo Derby wpadła w łapy bestii. Hej! Tak jest! Widziałeś to, bracie? Ty nie potrafisz tak latać. Rekiny, jadę do was! Dałeś czad, młody! Tiger Shark bezwzględnie wykorzystuje przewagę własnego terenu. Boom Shaker versus Five Alarm! Bone Shaker oraz Five Alarm już zaraz zmierzą się na torze wyścigowym i powalczą o spotkanie z rekinami olbrzymimi. To nie będzie miła letnia przejażdżka po plaży. Jeśli mam wygrać, muszę się porządnie skupić. 3, 2, 1, dalej Hot Wheels.
I popędzili! Bone Shaker obejmuje prowadzenie! Widzieliście to? Oba traki przejeżdżają pułapkę, w którą wcześniej wpadł wielki Bigfoot! Ktoś mi pomoże! Tu potrzebny będzie pomiar fotokomórką! Kiedy Bone Shaker straszy i miażdży na drodze do zwycięstwa, strażaczka Five Alarm leci naprawdę wysoko i wpada z hukiem w rekinie zęby! Ale nie tylko ona lubi latać! A co to za przystojak? Bardzo dobrze wygląda w powietrzu, jeżeli mogę coś powiedzieć. Bone Shaker jako czwarty i ostatni drak melduje się przy rekinarium. Miasz i strasz! Wybrzeże krak spoturbowało nasze monster traki. Rejsej na drzewie, Bigfoot wpadł w sieć, a demo derby mocno się potłukła. Pozostałe monster traki zderzały się, obijały, wjeżdżały i przelatywały, żeby móc pooglądać niezwykłe rekiny olbrzymie w rekinarium w opuszczonym akwarium. I oczywiście wygrać Puchar Mistrza! Zapraszamy na kolejny odcinek, w którym traki spotkają się błotnik w płetwę z rekinami. To tor testowy, droga do Pucharu Mistrza! Dzień dobry bardzo, rybki i rybeczki! Jesteśmy na wybrzeżu Kraks i zapraszamy na jeszcze więcej nieprawdopodobnych wrażeń! Oglądaliśmy już monster traki rywalizujące na plaży w nadziei na dotarcie do rekinarium, żeby zobaczyć legendarne rekiny olbrzymie oraz zabrać do domu Puchar Mistrza! Tylko cztery traki pokonały plażę, cztery pozostałe nie dały rady! Halko, czy ktoś mi pomoże? Ja tu ciągle siedzę! Cztery dzielne monster traki dadzą dziś z siebie wszystko, by udowodnić, jak bardzo szybkie, silne i nieposkromione są to maszyny. Ale olbrzymie szczęki rekinów nie dadzą o sobie łatwo zapomnieć. Te gigantyczne drapieżniki już czekają na posiłek. Kto skończy jako mistrz, a kto jako przekąska? Oto jest tor testowy! Droga do Pucharu Mistrza! Wow! Hej, bracie! Czekam na ciebie cały dzień, młody! Jak ci się udało przeskoczyć nad rekinarium? Bułka z masłem! Przejechałem przez ten rozklekotany, zdradliwy i chwiejący się most! Ominąłem wszystkie dziury i pułapki! Przechytrzyłem wielką płetwę oraz oczywiście ledwo uciekłem przed tymi głodnymi rekinami! Dobra, rozumiem! Nie mamy szans! No dalej, głupiki! Jedziemy! Bój się, bójki! Tiger Shark! Już przelatuję na twoją stronę, bracie! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Tiger Shark nabiera prędkości, ale wygląda na rozproszonego! Wow, patrzcie na te genialne szczęki! Co za zębiska! Wow, wow! Wow, Tiger Shark obrywa ostrą płetwą w błotnik! Niestety lokalny bohater zaszokował wiwatujący tłum niespodziewanie, odpadając z zawodów! Ej, tu jest całkiem fajnie, podoba mi się! Nareszcie mogę się z bliska poprzyglądać tym niesamowitym olbrzymom! Rekinofakt! Rekiny mają największe mózgi spośród wszystkich ryb! Właśnie tak! Wow, jakie ciekawe! Gdy już wiemy o nich co nieco, czas na przedstawienie kolejnego zawodnika! Mega Rex! Wygląda, jakby ktoś poustawiał barierki, żeby przejazd był bardziej bezpieczny! Zaraz pokażę tym żarłaczom, jak wygląda prawdziwy drapieżnik. 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Walczyć i walczyć! Dinozaurus miażdży wszystkie bramki, jakby były zrobione z papieru! Ale zbacza z kursu, wpada na skały i jest zablokowany przez płetwę! Chyba jednak przejedzie i... Nie! Wpadnie! O, wygląda na to, że nasz drapieżnik jednak wleciał w dziurę po innym drapieżniku! I pędzi na spotkanie z daleką rodziną, ale będzie imprezka! Zanim się dogadają, wyschnie cała woda w tym basenie! Rekinofakt! Większość rekinów ma 5 rzędów zębów, ale niektóre gatunki mają ich aż 50! Chyba czas już wyłowić skamieliny i wyciągnąć Mega Rexa z akwarium! Rodzinna wizyta poprawiła nieco ich relacje, ale on nie powiedział ostatniego słowa! Rzuć mnie do nich! Ja chcę do nich! A! W tym czasie na wybrzeżu Kraks Rejsejs wciąż próbuje wydostać się z korony drzewa! Halo! Czy ktoś mi pomoże? Hej! Hej tam! Hej, Mewy! Do was mówię! Możecie mi pomóc? Fuj! Ptasiak kupa! Nie pomagacie mi! Ach! Niech mnie ktoś w końcu zdejmie z tego drzewa! Ej, nie musisz się aż tak awanturować! Dobra, trzeba go stamtąd zdjąć! Five Alarm, jakiś pomysł? Jasne, starszy bracie Tiger Sharka! Możesz poskakać, żeby Race Ace spadł? Robi się! Stój! Nie! To chyba nie zadziała! A może wszyscy spróbujemy?
Przestańcie! Wymyślcie coś innego! Jakoś sobie poradzą! Następny zawodnik to... Bone Shaker! Rekiny są coraz bardziej wściekłe, posmakowały już traka i chcą więcej! Zdaje się, że Mega Rex doprowadził rekiny do szału żerowania! Rekinofakt! Wiecie, że rekiny połykają powietrze, żeby móc się unosić na wodzie, kiedy nie płyną? Domyślacie się, jak pozbywają się powietrza? Tak jest! Rekinie gazy! Nieźle, kuzyni! Ten Monster Truck ma apetyt na miazgę! Miasz i strasz! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Nasz łobuz demoluje sterty ogromnych kłazów! Jest nie do powstrzymania! I unika spotkania z płetwą! Bone Shaker zmierza do celu! O nie! Zostaje potężnie ochlapany przez rozwścieczone rekiny! Trochę jak chlap i strasz! Ten trak przyjmuje przepotężny cios! Poprosimy o powtórkę! Zdaje się, że tym razem ściana wody była najgroźniejsza! Rekinarium w opuszczonym akwarium jest teraz naprawdę niebezpiecznym miejscem! Czy nasz ostatni zawodnik uniknie losu swoich poprzedników? Gangster! Gangster przejechał przez wybrzeże Krax bez problemu! Ale czy uda mu się ustrzec przed kąpielą w akwarium? Kąpielą? Ale ona przecież zmyje mój cenny brudek! Gangster nigdy się nie kąpie! 3, 2, 1, dalej Hot Wheels! Zielony narwaniec wjeżdża prosto w rekinową ścianę wody! Ależ jest skupiony! Nie dotknij wody, nie dotknij wody, nie zamocz się, uważaj! Gangster obija strefę rozbryzgu, która zatopiła Bone Shakera! Ale czy ucieknie przed płetwą, która dosięgła Tiger Sharka? Już jest poza zasięgiem upiornie ostrego ostrza! Jest niesamowity! Została jeszcze tylko rekinia wyrwa! Gangster bardzo mocno odbija się od rampy! Czy to wystarczy? Żadnej kąpieli! Zahacza kołem o ząb, ale koziołkuje do mety! Gangster przedostaje się na drugą stronę i zwycięża! I kto jest górą? Bo nikt nie może zmusić gangstera do kąpieli! Nawet jakieś olbrzymie rekiny! Rekinofakt! Niektóre rekiny potrafią wyskakiwać z wody, tak jak to robią wieloryby! Żarłacz biały potrafi wyskoczyć 3 metry w górę! Wyobrażacie sobie to? Jesteście pewni, że się uda? Tak! My ciągniemy to drzewo, a ty z niego zeskakuj! Dziękuję wam. Doceniam waszą pomoc. Ile wytrzyma ta kalina? Moje gratulacje, gangster! Nie przestraszyłeś się rekinów olbrzymich i wygrałeś tę rundę na torze testowym! Dziękuję, dziękuję! Przede wszystkim dziękuję mojemu... Co ja bym dał za jeszcze jedno spotkanie z rekinią rodzinką? Rekinofakt! Rekiny jedzą ryby, foki, ptaki morskie oraz, jak się okazuje, pojazdy Hot Wheels Monster Trucks! Kochani, to przecież tylko ja! Ej, zabieraj te zęby, kolego! Jak już mówiłem, chcę podziękować Błotku na całym świecie. Bez niego... I to wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Determinacja gangstera, by się nie wykąpać, dała mu zwycięstwo, a jego ekipa wylądowała w rekinarium jako drobna przekąska. Ale kto zostanie ostatecznym mistrzem? Oglądaj nas, bo to jest tor testowy Droga do Pucharu Mistrza! Nadajemy ze specjalnego toru testowego Monster Trucków! Oto droga do obozu Krax! Dziś na zdrowym dinosboczu Mega Rexa 3 pradawne bestie zmierzą się z nowoczesnymi megatrakami! Nie pokona, nie macie pojęcia, co was to czeka! Nasze Monster Trucki będą się ścigać koło w koło w dół zbocza, by wywalczyć awans i zapewnić sobie miejsce w obozie Krax lub odpaść w przedbiegach! To siła przeciw mocy! Koło przeciw karoserii! To dinozaur! Kontrabanda zwykłych jaszczurek! Trasa jest trudna, nieprzewidywalna, niebezpieczna! Najmocniejsi jej nie kończą! Czy nasze traki mają coś do powiedzenia? Ściganie to wyzwanie! To jest tor testowy! To droga do obozu Krax! Warczeć i walczeć!
Doskonale! Dinozaury wjeżdżają na tor! Będzie zabawa! Runda pierwsza! Mega Rex kontra Kangster! To jest mój teren młody! I to ja jestem jedynym dinozaurem w okolicy! Zobaczysz, jak przysmaruję na torze! Przyjrzyj się dobrze prastarej trasie! Tylko doświadczeni mogą ją pokonać! Dalej, Hot Wheels! Wow! Prawie wjechali pod łapkę dinozaura! Kościsty młynek wyrzuca Mega Rexa w górę! Porachunek kości! Ale to za mało, by on się poddał! Mega Rex wygrywa! Pokazuje wszystkim, kto rządzi na dzielni! Sprawdźmy, co z naszym gangsterem! Ha! Kto tu złożył jaja? Gangster rozbija maskę o jaja dinozaura! Znacie to powiedzenie? Nie da się wygrać wyścigu bez kilku potłuczonych jajek! Mega Rex wślizguje się bokiem i zwycięża! Tak jest! No to, bracie, mamy to! Mega Rex przeskakuje gangstera i ląduje w następnej rundzie! Walczeć i walczeć! Runda druga! Demo Derby kontra Racers! Niech dinozaury pamiętają, że to ja wynalazłem pierwsze miejsce! Mniej słów, więcej czynów! Dalej, Hot Wheels! Tak jest! Demo Derby odważnie zbacza z trasy i mija niebezpieczne wzgórze dino czaszki! Niestety łapie gumę i ląduje w płocie! A Race Ace przyspiesza między tupiącymi łapami i wjeżdża przez linię mety wprost do następnej rundy! Co za dołek! Patrzcie na tę klejącą smołę! Demo Derby nieźle wdepnęła! Ta stara czaszka mnie zmyliła. Muszę zmyć tę smołę i spróbować jeszcze raz. Zwycięstwo to moje drugie imię. Pojedynek między szybkością a wściekłością, w którym Race Ace zmierzy się z Mega Rexem w nietypowym finale. Kto do nich dołączy? Sprawdźmy to! Runda trzecia! Five Alarm kontra Bone Shaker! Skupienie? Jechać między łapami? Dalej, Hot Wheels! Traki pędzą w dół w stronę dino czaszki. Czy unikną zadeptania? Skupienie i gazu! Ej, uważaj! Ała! Bone Shaker dostaje mocny cios w błotnik! A Five Alarm zgarnia zwycięstwo! Chyba nie służy ci ta gorąca atmosfera. Zaraz. Gdzie jest Bone Shaker? Już ja wam pokażę! O, cóż, przecież nic mu nie będzie. Kosteczka, no no. Ciekawe, czy jest ich więcej. Czas potrenować dymolkę na stacji przed startem w obozie Krax. Chcę mieć pewność, że mogę pokonać każdą przeszkodę. Bój się bójki! To lecę jeszcze raz! Nieźle, Tiger Shark! Czy wiesz, że metoda na odkopywanie kostek to miażdżenie ziemi? Zrobi się gorąco! Trzy traki w niezwykłym, potrójnym wyścigu, ale który z nich zwycięży i wywalczy miejsce w prestiżowym obozie Krax? Co to był za dzień? Dino jaja zatrzymały gangstera! Race Ace pokonał Demo Derby, która wpadła w błoto, a Five Alarm wysłała Bone Shakera na wykopki! Traki, które przetrwały, zmierzą się w potrójnym pojedynku i wyłonią zwycięzcę, który weźmie udział w zawodach w obozie Krax! Do zobaczenia wkrótce na torze testowym na drodze do obozu Krax! Cześć i czołem naszym Monster Kołom, które będą się mierzyć ze sobą na torze testowym w drodze do obozu Krax!
Traki znowu pojadą po wymagającym Dino Zboczu Mega Rexa. Pierwsza trójka finalistów Mega Rex, Race Ace i Five Alarm. Wszyscy gotowi na potrójne starcie w czwartej rundzie. Kto zwycięży? A kto wyląduje kołami do góry? Prehistoryczne pułapki to tylko przedsmak tego, co czeka nasze traki, jeśli uda im się dotrzeć do obozu Krax! Oto tor testowy i droga do obozu Krax! Moi młodzi znajomi nie mają żadnych szans na tej prehistorycznej trasie! Runda czwarta! Mega Rex kontra Race Ace kontra Five Alarm! Ostatni trak na mecie pojedzie do domu! Tak! Dinozaurów ani śladu, za to pełno ich bardzo wyraźnych śladów! To nasze progi zwalniające! Uwaga na nierówności, Mega Rex! Wystarczy się dobrze skupić i unikać tych kraterów! Dalej, Hot Wheels! Deszcz głazów! Dinozaury wywołały wielką lawinę! Nadjeżdżam! Muszę jechać szybciej! Dobra, unikamy głazów. Uwaga, zwrot! Było bardzo blisko! Już niedługo! Wow! Zobaczmy to jeszcze raz! Wow! Zdaje się, że Race Ace odpada z samochodu! Mega Rex i Five Alarm uciekają głazą i prześlizgują się przez linię mety! Sprawdźmy, co u naszych pozostałych traków! Czy Bone Shaker znalazł więcej kosteczek pod ziemią? Łupie w kościach Bone Shaker? Odkopywanie kostek jest proste! Trzeba tylko straszyć i miażdżyć! Czadowo! Lepiej nie drażnić groźnego dinozaura! Skup się na nagrodzie! Runda finałowa! Five Alarm kontra Mega Rex! Nawet pterodaktyle przyleciały na pomoc! Ktoś nie wytrzymał! No nie! Od tego jest toaleta ptaszyska! Ha, ha! Patrz pod koła! Kto pojedzie po zwycięstwo? Skupiona strażaczka, czy rozjuszony dinozaur? Dalej, Hot Wheels! Ogień, pterobomby i prehistoria na torze! Czy traki zdołają uniknąć kubki? Paskudny upadek, ale jakimś cudem utrzymuje się na kołach. A Five Alarm jest nie do zatrzymania. Bezpośredni wrzut dinobomby. Mega Rex oberwał i wpadł do krateru. W drodze po zwycięstwo mija go Five Alarm. O tak! Co wy, chłopaki? Przecież mieliście pomóc mi wygrać, nie przegrać. Nieważne, ile litrów potu trzeba wylać. Musisz umieć zachować zimną krew. Tak! Kosteczki! Ej! Wszyscy wynocha! Co to jest? To mi coś przypomina! Na co się wszyscy gapicie? Skupienie i zimna krew pomogły jej pokonać konkurencję i wyrwać kluczowe zwycięstwo na drodze do obozu Krax! Czas na zwycięską demolkę na stacji! Mniej skupienia, więcej miażdżenia! Woohoo! Robi się gorąco! Robi się gorąco! Nawet po tak trudnym i wyczerpującym wyścigu traki urządzają sobie demolkę na stacji i bawią się jak dzieci razem! Patrzcie na to! Pokażę ci, jak ja będę demolować w obozie Krax! Nasze monster traki dopiero się rozgrzewają przed następnym wyzwaniem! Kto udowodni, że ma wszystko, czego trzeba, by wylądować w obozie Krax? Zapraszamy na jazdę po torze testowym na drodze do obozu Krax!
Przed nami kolejny dzień zmagań szalonych Monster Trucków na torze testowym. To droga do obozu Krax. Nasi zawodnicy powalczą na słomowisku dzikiej Demo Derby. Tu można zostać prawdziwym czempionem lub trafić na śmietnik historii. Słomowisko Demo Derby to najlepszy sprawdzian dla naszych traków. Sprawdźmy, co na nich czeka na torze testowym. Olbrzymie zagrożenia, potężne pułapki, bolesne upadki. A czy wspomniałem już o rozbujanej kuli? W porządku, witajcie na mojej ziemi. Zniszczenie i chaos, demolka aut i demolka marzeń. Kto pokona ten szalony tor i pojedzie do obozu Krax? Ścigajmy się! Oto nasz tor testowy. Droga do obozu Krax. Nie ma to jak przewaga własnego terenu. Witajcie na złomowisku. Tak! Tak! Bum! Powodzenia, przyjaciele. Będzie wam potrzebne. Jeżeli tam na końcu jest meta, to pierwszy przekroczy jej linię Race Ace. Zadanie jest bardzo proste. Zjechać szybko w dół, przeskoczyć przepaść i wylądować po drugiej stronie. I nie oberwać kulą. Co tam było o kuli? O kuli? Kto pierwszy pokona wszystkie przeszkody, wygrywa! To wszystko? Jeden skok? Zjeżdżajcie z drogi, miasz! Dalej, Hot Wheels! Pędzą w dół na łeb, na koło, przepychają się i walczą! Tu każdy ściga się z każdym i z samym sobą! Bigfoot i Five Alarm zaliczają upadek, ale utrzymują się na koła! Wow! W tym nadlatuje stalowa kula i eliminuje Race Ace'a! Race Ace wbija się w wielką stertę gruchotów, ale wielka kula wciąż grasuje! O! Bone Shaker przebija mur z cegieł i zostaje wysłany, żeby robić demolkę na stacji! Ale zaraz! Jeszcze więcej chaosu? Demo Derby melduje się na wieży z OPO! Ej, tylko ja mam prawo decydować o tym, czy skończę w oponach, czy nie! Tymczasem na stacji Demolka. Nasze traki dają z siebie wszystko podczas treningu, poprawiając skoki. Ale czy to wystarczy? Zobaczymy! Hej, Demo Derby, wbijamy się na imprezę na stacji! Dajesz mi Bigfoot, skacz! No dobra! Patrzcie na to! Bigfoot robi demolkę na stacji, ależ te gabloty fruną! Wielka stopa jest w wielkiej formie! Wstrętna stalowa kula! Zaraz ją zamienię w stalowy pył! Ja upylę będzie w pyle! O, szalony Mega Rex wjeżdża z impetem w Bone Shakera! Te Monster Trucki są gotowe na wszystko, by zatrzymać wielką kulę! Uważaj, jak jeździsz! Zjedź mi z drogi! Już ja się zajmę panną kulką! Warczeć i walczyć! Te latające głazy i opony będą się dobrze odbijać od naszej kuleczki! Dalej, Hot Wheels! Warczeć i walczyć! Mega Rex spuszcza ze smyczy głazy i opony prosto w dół, by wzięły na siebie okrutne ciosy kuli! Ouch! Ta kula jest nie do pokonania! Właśnie zmiotła Mega Rexa! A! Mega Rex i jego głazy pofrunęły! Wynik jest ten sam! Monster Trucks 0! Stalowa kula, sporo! Nic nie kombinuję! To tylko młodsza siostra wielkiej kuli! Tiger Shark chce zmylić rozbujaną kulę swym ekscentrycznym przebraniem! Spryciarz z tego naszego drapieżnika Alfa! Ale czy uda mu się przechytrzyć panią kulkę? Sprawdźmy to! Uwaga, kulko! Bój się bójki! O-o! Mega Rex nie uprzątnął z trasy swoich fantów! Dalej, Hot Wheels! Jedź, jedź, jedź! Przebrany za kulę Tiger Shark rozbija się zaraz po starcie! No nie! Jak to się stało, że mi się nie udało?
Nasz samiec alfa przyjmuje cios od kuli! Musimy więcej potrenować! I może w końcu damy radę niszczącej kuli! Ej, a gdzie jest Tiger Shark? Popcorn! O nie! Stalowa kula nie pozwoliła trakom na ukończenie szalonego zjazdu Demo Derby! Ciekawe, czy to się kiedyś uda. Co teraz zrobią nasze Monster Trucki? Czy w końcu pokonają niszczącą kulę? Czy to kula zniszczy ich plany? Przekonamy się już niedługo na torze testowym na drodze do obozu Krax!